Zjedliśmy siana, dzwoniliśmy do bociana, bocian nawiózł siana i teraz musimy zrobić trawę. A gdzie to? Nie mieliśmy siana, zadzwoniliśmy do bociana, a ten nam przywiózł Michała. No i moi drodzy... Tak może być! Michałka małego! Tak jest! I moi drodzy, tutaj już z drugiej strony z naszymi charakterami, nie? No to UPIA, motherfucker team! Piszę jako tytuł filmu, że nie no, sztab poleciał po bandzie. UPIA, jej? Jak to w ogóle się pisze? UPIA? Ej? Madafaka? Kurwa! Ja proszę o czas! Daję ci czas! Proszę, daję ci czas. To jest za długie, to trzeba skrócić. Do madafaka. Madafaka team. Też dobre. Pija, jej, madafaka team. Co to znaczy dokładnie? No i co? Będą problemy. To już nie nasze. Rodziców. Nie przypilnowali, co oglądali. My jeszcze tu nie musimy tam też tym pomucił. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Antyreklama to też reklama. Ja nie będę więcej produkował się przy tym produkcie. Ale słuchaj, skoro każdy posłucha, co ty mówisz, to chyba kurwa nikt nie będzie chciał skakać z okna. Albo jak kupisz dziecku tę płytę i dziecko powie na policji, że ty kupiłeś tą płytę, to pójdziesz siedzieć. Ja to powiem inaczej. Jeżeli twoje dziecko ucieknie z domu i na policji powie, że rodzic kupił mu tą płytę. No patrzcie na te lusterka. Ja też za te lusterka dałem 129 zł. Ja za tę lusterka dałem 129 zł. Dziewczyny. Ja bym na twoim miejscu wyszedł z tej beczki, bo będziesz jeździć człowiek, dziecko z beczki. Także... Panie, ja tu kapustę kiszę! To będziesz do kiełbasy jadł! Okej, no. Potem będzie... Potem będzie zapytaj beczkę na do siebie. Ale bez nic teraz dopiero widzę, nie? Co ona pierdzielił. Ty, on nam kapustę ogniata, Bartek. Widziałeś to? No widzę! Czekaj, rozwinę węża i go spuszczę. Rodzinie, wielkie szczęście, że ty się dostałeś do gazety, a nie do TVN-u. Bo w TVN-ie to byś był już, uwaga, youtuber pobił kota, który... Nie, inaczej w ogóle, youtuber zaatakował kota i ten kot, proszę państwa, jest taki biedny... Podaj garbu myszkę! Bartek zjadł kotu myszkę, tak jest. Bartek przemalował kota na rudo. I kot teraz leczy się psychicznie. Także, no, gdyby to masz, naprawdę masz szczęście, że dostałeś się do gazety, a nie do Chryste, panie, za religijne. Nie jesteś w tacy święci. Boża farma! Boża farma! Tak jest. Boża, czemu Boża? Zbiera ładnie te buraki, dlatego dzisiaj będę małpował ten pomysł. Nie będę pokazywał palcem, kto ci to podsunął. Taki jeden, co go w gazecie opisali. A ja też właśnie dla was...